Dziewczyny przede wszystkim szukają mężczyzny, a nie chłopca. Zapamiętaj to do końca życia. Nieważne ile ma lat dziewczyna, każdy dojrzały facet jest dla dziewczyny mega atrakcyjny, rozumiesz? To się bierze z jej zaprogramowanej części mózgu. Jeśli masz 30 lat albo więcej i wciąż grasz w głupie gry komputerowe czy na konsoli, no to czas w końcu dorosnąć, no nie? Jeśli gdzieś tam ubierasz się jak mały chłopiec, masz już gdzieś tam 30 lat, to czas dorosnąć. Jeśli wiszą ci jakieś plakaty w pokoju, masz 30 lat, a ty dalej masz jakieś plakaty z kreskówek, no to czas dorosnąć. Jeśli mieszkasz dalej z mamą, to czas dorosnąć. Jeśli z każdym problemem idziesz do mamy, to czas dorosnąć, rozumiesz? Dlatego nie masz powodzenia u dziewczyn, bo jesteś chłopcem. Ona nie potrzebuje chłopca. Ona potrzebuje mężczyzny dojrzałego, który ją weźmie za rękę i poprowadzi, rozumiesz? Ona ma ci wychować dziecko. Ona nie jest do tego stworzona, żeby gdzieś tam być twoją mamusią. Zapamiętaj to. I jeśli pokazujesz objawy dojrzałego faceta, to uwierz mi, że dziewczyny będą to widziały, no nie? Nieważne, czy jesteś w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, jeśli jesteś dojrzały ponad innymi gdzieś tam rówieśnikami, to uwierz mi, laski już mają na ciebie apetyt, no nie? Dlatego ci, którzy gdzieś tam rozrabiają i tak dalej, są mega atrakcyjni dla dziewczyn, bo oni w jakimś tam sensie są już dojrzali, no nie? Gdzieś tam nie boją się iść obić komuś ryja, no nie? Nie boją się gdzieś tam iść na imprezę. To już są gdzieś tam objawy dojrzałości, no nie? Bo taki chłopczyk to wiecie. Weźmie telefon i będzie szukał po korytarzu w szkole, czy gdzieś tam po parku jakichś pokemonów, no nie? Powiesz mu coś o seksie, a ten się cały czerwony zrobi. Rozumiecie? I zawsze tak było, jest i będzie. Dziewczyny szukają dojrzałych mężczyzn. Zapamiętaj to. Jeśli podchodzisz do dziewczyny i gadasz głupoty, no to się nie dziw, że nie dostałeś tego numeru. Dojrzały facet normalnie nawija, okej, od czasu do czasu powie coś śmiesznego, ale nie będą to jakieś głupie suchary, no nie, tylko po prostu, jakby to powiedzieć, żart sytuacyjny, nawiązanie gdzieś tam do jej gdzieś tam pieprzyka pod nosem, no nie. I to jest też oznaka mega inteligencji, że potrafi gdzieś tam łączyć fakty i dziewczyna się śmieje, no nie. Naprawdę, dziewczyny to widzą. 5 sekund na ciebie popatrzy, nawet nie, sekunda, od góry przejdzie wzrokiem, od dołu do góry już widzi. Słuchaj gościu, no jesteś, wyglądasz niedojrzale, no nie? Jeśli gdzieś tam boisz się fajnie ubrać, no nie, ciągle chodzisz w jakichś tam starych bluzach, no to jesteś niedojrzały, no nie? Pamiętaj, że masz być najlepszą wersją siebie, podchodząc do dziewczyny, ty masz pokazać najlepsze cechy, no nie? Dlatego zobaczcie też goście, którzy gdzieś tam, pomimo tego, że dużo dziewczyn gdzieś tam mówi, że nie, one nie lubią jakichś tam babiarzy i tak dalej, to one tak sobie mówią, aby mówić, no nie? Ale zawsze wybiorą tego dojrzałego, który gdzieś tam umie obyć się z dziewczynami, ma tych dziewczyn dużo, bez problemu do nich podchodzi, niż gościa, który siedzi i gra w Pokemony, czy w coś tam innego i po prostu i nie ma, jakby to powiedzieć, zero bycia z dziewczynami, no nie? Mam takiego kolegę, który jak przychodzi z pracy, to siada i odpala konsolę i go nie ma i się dziwi, że dziewczyna się z nim kłóci. Jak to jest taki duży chłopiec, no nie? No i jeszcze parę gdzieś tam miesięcy, zależy lat, bo mu wiadomo, dziewczyna musi jakby to powiedzieć, no poznać innego, wtedy będzie planowała plan B, no nie, ale tak to
będzie mu robiła jazdy i jeśli on się nie zmieni, no to arrivederci, odejdzie, no nie. No chyba, że nikt jej już nie będzie chciał, bo się zapuści i tak dalej, no to wtedy będzie, jakby to powiedzieć, kłótnie non-stop, no nie. Naprawdę. Albo znam taką osobę, która gdzieś tam ma gdzieś tam prawie 40 lat, a gdzieś tam cały czas siedzi i gra w gry. Jest taki dziecinny, no nie, ma takie jeszcze, jakby to powiedzieć, teksty, no mówię, jak duże dziecko. No nie się dziwi, że dziewczyny nie chcą gdzieś tam z nim się spotykać i tak dalej, no nie. I nieważne, czy dziewczyna ma 17 czy 30 lat, no nie. Jak gadasz głupoty, no nie, no to ucieknie, no nie. Nie spotka się z tobą. Naprawdę. Dziewczyny lubią dojrzałych facetów i musisz to zapamiętać. Stań się dojrzałym mężczyzną. Jeśli zaczynasz gdzieś tam, jakby to powiedzieć, ja powiem wam tak, o, jak ja już ogarniałem laski w podstawówce, gdzie, bo ja się często przeprowadzałem, nie będę mówił dlaczego i tak dalej, ale zawsze jak przychodziłem, to ja miałem mega doświadczenie, a wszyscy gdzieś tam w podstawówce to mega dziecinada była. Ja po prostu zawsze kumplowałem się z dużo starszymi kolegami. 3, 4, 5 lat, no nie. Ja zawsze taki kurdupel czy coś, a tam prawie niektórzy, wiecie, dorośli, no nie, a ja z takimi przebywałem, no nie. Bo gdzieś tam wszyscy moi gdzieś tam rówieśnicy, to dziecinada była, no nie. A weź coś powiedz o dziewczynach, to zara, wiecie, czerwoni i tak dalej, naprawdę. No nie. Wiadomo, tam trafiło się parę ziomków, którzy zobaczyli, że gdzieś tam na dyskotece biorę laskę, tańczę i tak dalej, później ją wieczorem odprowadzam do chaty, to później gdzieś tam, no, kontakty się wyrabiały, no nie, tak dalej, swój na swego gdzieś tam zawsze trafi, gdzieś tam, no, jest o czym gadać, no nie, ale naprawdę. I one to widziały, gdzieś tam, jak były walentynki, to zara jakieś kartki, na koniec, powiem wam szczerze, jakieś klasy, podstawówki, już nieważne, przed wakacjami jakieś kartki, hej, czy chcesz ze mną chodzić, no nie, no takie dostawałem kartki, no nie. A reszta gdzieś tam, wiecie, nie dojrzali, zobaczyli, na przykład w podstawówce idę z dziewczyną gdzieś tam za rękę, no nie, to już wiecie, gdzieś tam koledzy się śmieją, że jak to ja dziewczynę mam i tak dalej, no nie, a ja olewałem to, nie, naprawdę. I nieważne gdzieś tam, ile masz lat, musisz być mężczyzną. Jak najszybciej staniesz się dojrzałym mężczyzną, tym lepiej dla ciebie. No nie? Jest czas na rozrywkę? Okej. Ale nie gdzieś tam, cały dzień, no nie? Cały dzień na placu zabaw. Rozumiesz? Pamiętaj, że dziewczyna musi się czuć przy tobie bezpieczna. Ty ją prowadzisz. Masz przeprowadzić dziewczynę przez całe życie. Nie będzie problemu z laską, z przespaniem się z dziewczyną i tak dalej, ze spotkaniem, jeśli będziesz ułożony. No nie? Bo jeśli coś jest nie tak, no to uwierz, że stąd się biorą opory. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do